Witam Was, moi drodzy, z tej strony reżyser. Jesteśmy na planie miniserialu we Wrocławiu, nic się nie dzieje. Tym razem jesteśmy, zwróćcie uwagę, całkiem niedawno podpisywaliśmy kontrakt na ostatni odcinek tramwaju przez Popowice, przez Szczepin. A dzisiaj już możemy zobaczyć, że wykonawca wszedł tutaj na plac budowy na odcinku ulicy Popowickiej. No i zaczął już pierwsze prace. Sam jestem zaskoczony, że aż tak szybko i tak dobrze idzie, ale pogoda też sprzyja, także trzeba być uczciwym. Pogoda pomaga w tym wszystkim. No ale zobaczcie, moi drodzy, przypominam, 150 milionów, pojedziemy tą trasą pod koniec 22, no na początku 23, mam nadzieję, dojedziemy sobie aż do mostu milenijnego, do ulicy Milenijnej. To jest jedna z dwóch dużych nowych nitek tramwajowych. Przypominam, jedna to jest TAT, ponad 7 km, czyli trasa autobusowa tramwajowa na Nowy Dwór z dworca Świebockiego, a ta z centrum miasta, z Sikorskiego, tędy właśnie przez Szczepin, przez Popowice do mostu milenijnego. Także jak widzicie, nic się nie dzieje i nawet dość szybko się nic nie dzieje we Wrocławiu. Także trzymajcie się, dobrego i pięknego dnia. Pa, pa.